ti, porque al fin entendí que si no ya te perdí. Smakują ci? To nie są najlepsze lody w mieście, a raczej najlepsze lody w kraju. Mówiłam, że jak spróbujesz tych lodów, to poczujesz się, jakbyś był w lodowym raju. O nie. To cię tak śmieszy? I co mam teraz zrobić? Nie wiem, ale nie myśl sobie, że dostaniesz mojego. A, i zostawisz mnie bez deseru. To jest przez twoje roztrzepanie. Tylko nie to. Nie, nie wierzę. Nie, 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 nie ma takiej opcji. Chwila, ktoś tu mówił o moim roztrzepaniu. Nie, ja swoje wyrzuciłam, bo twoje ci upadły, a że zrobiło mi się ciebie szkoda, to pomyślałam, że żadne z nas nie będzie jadło lodów i już. Jasne, pewnie. A to nie przypadkiem dlatego, że takie z nas nie zdary? Pewnie, że nie. Czekaj, Luna, spójrz mi w oczy. I powiedz, że nie jesteśmy tacy sami. No dobra. Co dobra? Może jesteśmy do siebie odrobinę podobni, ale tylko trochę. Nie, nie, chwileczkę, co robisz? Nie wiem, całuję cię. Wiem, zauważyłam, ale nie. Czekaj, nigdy nie chciałam, żebyś mnie całował. Czyli nie było fajnie? Niczel, w jakim sensie fajnie? Nie, 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 bardzo, na serio, źle zrozumiałeś, ja... Nie wiem, po prostu jak powiedziałaś, że jesteśmy do siebie podobni, to... Tak, jako przyjaciele. Sorry, Luna, wyjaśnimy to sobie, porozmawiamy? Nie, nie, sorry, muszę już lecieć. Luna, ale... Dobra, to ja na razie lecę, okej? Muszę trochę poćwiczyć i... Jasne. Do zobaczenia. Na razie, Mateo. Simon jest w porządku. Spoko, kumpel. Fajnie się gada. Tak, tak. Coś mi się wydaje, że dogadujesz się ze wszystkimi. Co? A co tam z Luną? Jest okej? Jasne. Wszystko gra. Byliśmy dziś razem na lodach i spędziliśmy miłe popołudnie. A, i nic więcej nie było? To wszystko? Tak, to wszystko. Pogadaliśmy trochę i tyle. Luna pokazała mi miasto i... A, okej. Okay. O, no tak. Spacer i lody. To tyle. Tak, dokładnie tak. Ale sprawy powoli idą naprzód. Łapiesz? Jasne, na pewno. Tak, luz. Słuchaj, chodzi o to, że Luna jest dla mnie naprawdę kimś wyjątkowym. I... Mateo... Zresztą wiesz już, co do niej czuję. Uważam, że jeśli ktoś nam się podoba, to trzeba walczyć o tę osobę. Tak. Zanim zrobi się na to za późno. Właśnie. Słuchaj, potrzebujemy nowych wyzwań, nowych okazji, a teraz taką mamy i nie możemy nie spróbować z niej nie skorzystać. Według mnie ten casting do filmu będzie naprawdę wielką szansą dla drużyny. Tak, ale Juliana nie była przekonana. Dobra, ale sam dobrze wiesz, jaka ona jest poważna i trudno jej komuś zaufać. Ale o co chodzi w tym castingu? Musimy przygotować jakiś układ czy coś? Jeśli tak, to musimy się konkretnie pospieszyć. Skąd mam to wiedzieć? No wiem. Ja po prostu nie mogę się doczekać, co to w ogóle będzie. A ty nie? Oj, nieważne, nic nie mów. Bo lepiej będzie pogadać ze wszystkimi w rezydencji. Razem to omówimy, Luna, pomyślimy Luna, nad układem, czekaj, strojami. Bardzo mi przykro, ale mnie nie będzie. Czekaj, ale jak to... Nie chcesz wystąpić z nami na tym castingu? Nie, nie mówię o tym. Chodzi mi o to spotkanie w rezydencji. Bo ja... Przez ostatnie dni dużo przemyślałem i muszę znaleźć inne miejsce do zamieszkania. A więc jeszcze dziś się wyprowadzę.